Okej, dobra, mamy to, czekaj, ja go muszę chyba tutaj wyłączyć, tego też wyłączymy. Mamy, moi drodzy, drugą stronę teraz. Te skrąki są straszne. One skrywają mega sekrety. Juniorku obesrołku, a jaki jest twój sekret? Chcesz nam coś ciekawego powiedzieć? Czy będziesz tak stać i tańczyć do fanarcików, co? A... Pozdrawiam! No a teraz! Ten sekret jest... No siemanku, szynwanko! Z tej strony Domi! And welcome back to Sprunki Incredibox! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Sprunki, ponieważ mam bardzo ciekawego moda, który jest jeszcze straszniejszy. Ja wiem, że ostatnio graliśmy sobie w najstraszniejszy mod do Sprunki, ale powiem wam, że ten jest jeszcze bardziej straszny. Znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Sprunki, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag straszny. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Dobrze, moi drodzy, gierka nazywa się UpGurney. Jeżeli chcecie sami sobie w nią zagrać, macie oczywiście linka w opisie. I zaraz, jak sami widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, zamiast 8, z tego co mi się wydaje, 3, 6, 7, zamiast 8 śpiewaczy. Mamy też how to play, wydaje mi się, że musimy od tego sobie zacząć. Drag an icon into the character, dobra, sing, click on the mute button, tu już wiemy, solo, remove, ok, beats, a to są bity, efekty, melodie i voices, to już też znamy. Now you are able to be the maestro, jesteśmy, moi drodzy, maestro. Ja bym sobie mógł tutaj kliknąć character info, ponieważ mamy pierwszego świnozaura, który nazywa się Peter. Fanometer ma 100 na 100. Ulubiony kolor jest czerwony. Peter the Pig is a guy full of energy and loves to play many games. He can get a little sad when you have to leave. He likes having this apple on his head. Fashion's so crazy. No, on tutaj jest pełen energii, lubi się bawić, jest smutny, gdy chcesz wyjść i on to jabłko ma na głowie, ponieważ moda jest taka crazy. No dobra, mamy, moi drodzy, pierwsze, a mogę klikać. Mamy jakiegoś Karla, następnie jest Z, czyli tutaj jest cały lore w tej gierce, czyli cała historia. Mamy Marvina, Marvin the Snake, Frank the Frog, on się nazywa Paul the Polar Bear, Ethan the Elephant, Birdo, okej, Bluebird, aby coś tam, następnie mamy jakiegoś Shauna, Emmy the Axolotl, tak się nazywa, Ver the Pink Fox, Barry the Bat, Valley the Wolf, Cory the Chihuahua, Molly the Moth, Rainbow Flower, Juan the Goat, Juan, tam był, moi drodzy, Juan, Birito, okej, okay, name William, co to oznacza, znaki zapytania, clip tag, okej, okay, dobra, I keep seeing this one at times during the day and the night, and it's only for me, widzę go w nocy i w dzień i jest tylko dla mnie, no one else sees them, nikt ich więcej nie widzi, they're considered an imaginary friend due to that, czyli to jest jakiś wyimaginowany przyjaciel, I don't know their name, but for now I call them William, it fits, wór mówi, że nazywa te przyjaciele William. Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Dajemy teraz tego ziomka, który jest po prostu taką świnką. Okej. Okay. On od razu daje mega beat. On nie daje tylko... On daje od razu, moi drodzy, snare. Czyli to jest taka, moi drodzy, świnka, która jest po prostu mega. Mamy więcej opcji, jak na przykład mute. Mamy też, że tutaj jedzie solo. Nie możemy go całkowicie usunąć. Dobra, moi drodzy, damy teraz taką łapkę. I teraz będzie to ten kotek chyba, nie dokładnie. Czy on będzie robił miau? Jak zrobi, to będzie po prostu mega, nie? Oh. Czyli to jest... Ej, on jest szalony! On jest naprawdę szalony! Już mi się to podoba, ponieważ on tutaj jak daje tego hi-hata, to naprawdę jest mega. Mamy, moi drodzy, teraz tutaj, możemy sobie też tutaj patrzeć, Z the B. Więc teraz, moi drodzy, dajmy Z the B. Czy ona będzie robić... Zobaczymy. O, ona też tutaj jakieś snary daje. Ona jest spoko. Moi drodzy, dajemy kolejnego. Marvin the Snake. Czekajcie, muszę go tutaj dać. Okej, okay, on też dał dobry beat, jak sami widzicie, słyszycie. I oni też bardzo fajnie wyglądają. W ogóle wydaje mi się, że znajdujemy się w Teletubbieland, ponieważ kojarzy mi się to w ogóle z teletubbiesiowymi kremikami. Moi drodzy, mamy Frank the Frog, tylko musimy poczekać, aż on swój beat zacznie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, let's go. Ja jego w ogóle tutaj nie słyszę. Czekajcie, możemy sobie... On już tutaj jest taki
Frank the Frog, jemu podziękujemy. Moi drodzy, klikamy character info i mam teraz efekt pierwszy, czyli Paul the Polar Bear. I to jest właśnie ten. Okej, dobry beat, moi drodzy, zaczyna się. Paul the Polar Bear. Wiedziałem, że tutaj będzie coś takiego. Dobrze, że jest. Dobrze. Moi drodzy, następny będzie Ethan the Elephant. Wydaje mi się, że on zrobi takie... To już by było spoko, nie? Bo słyszycie, że ten beat jest dosyć szybki. Wydaje mi się, że tutaj jest ze 160 BPM-ów, jak nie więcej. Uwaga! Mówiłem wam, że on coś takiego zrobi. Tylko on robi więcej, on robi mniej. Dobra, moi drodzy, następny charakter to jest Birdo, czyli po prostu niebieski ptaszek. Uwaga! Jedziemy z nim. Niebieski ptaszek i... Widzicie? I teraz, moi drodzy, wskakuje Shaun the Snail. Okej, on tutaj coś dodał, on ma po prostu głośniczek. On nie oddaje tutaj żadnych odgłosów, tylko po prostu ma głośniczek i on ma taki... Cały czas leci to samo. Więc im możemy już w sumie podziękować. Tego tutaj jeszcze zostawimy, moi drodzy. I mamy Emmy the Axolotl. Uwaga. Nic nie robi. On tylko patrzy się. Lewo, prawo. Co on robi? Okej. A on robi takie... Okej, czyli możemy później tak jakby wtedy bita zmienić. Dobra, moi drodzy, dajemy następną postać i jest to Wur the Pink Fox, czyli jakiś różowy lis. Wydaje mi się w ogóle, że to powinien być, to powinna być bardziej świnka, no ale sami widzicie, że to jest lisek. Uwaga. Okej. Wydaje mi się, że ten, to będzie pasować do tego. Okej. Teraz jest dobrze. Mamy, moi drodzy, tutaj jeszcze Barry the Bat, czyli mamy jakiegoś nietoperza. Czy to jest ten? Tak, to jest chyba ten, nie? Okej. Oni fajnie wejdą. I teraz, moi drodzy, wchodzi beat, uwaga. Tego już tutaj w sumie możemy wyłączyć też, nie? Tego też. Tego też wyłączymy, bo mi się to w ogóle też w sumie tak, no, nie za bardzo podobało, bo on grał na jakimś ukulele, czy tam na cymbałkach, nie? Valley the Wolf is a rude one. He prefers to be alone and solo with whatever he's doing. He's very stubborn compared with everyone else. Tu jest zapisane, że on lubi być samemu. I on na razie nic nie daje. Okej. Okay. A będziesz śpiewał z innymi? Tak, tak, on normalnie śpiewa z innymi, także na spokojnie. Moi drodzy, następna postać jest to Cory the Chinchilla, okej. Muszę wam powiedzieć, że zamysł tej piosenki jest cały czas taki sam. Tu cały czas praktycznie to samo i na scenie mamy, moi drodzy, Molly the Moth, czyli mamy tutaj ćmę. Okej, jest to taka ćma. Nara. Ona tutaj jedzie, zobaczcie, tymi skrzydełkami oddaje takie odgłosy. Dobra, moi drodzy, zaczynamy... Voice, czyli teraz tutaj będą śpiewania. Rainbow flower always has a smile on their face. One cały czas tutaj mają jakiegoś smile'a na twarzy. Na razie, moi drodzy, możemy go w sumie tutaj dać, żebyśmy widzieli co i słyszeli przede wszystkim, co one będą śpiewały, nie? Myślę, że one będą śpiewać, a one dają też jakiegoś beatboxa. Moi drodzy, mamy jeszcze You and the Goat. On teraz sobie tutaj wskoczy i za chwileczkę może on coś będzie śpiewał, a jak sami widzicie, możemy tą flower oddać już. Okej, okay, czyli to też nie jest żaden voice, no w sumie to jest voice. W ogóle to jest greedometer jakiś, favorite color gold. Hop-o-meter, czyli ile ma wskaźnik skakania. 102 na 100, okej, okay, Benson. Ten dobrze jedzie. Ten dobrze jedzie, mamy jeszcze tutaj, moi drodzy, Burrito. Okej. Okay. Tego wyłączymy. Myślałem, że one będą coś śpiewały, że tutaj będzie głębszy lore, czyli taka bardziej głębsza historia tej gry. Ale, moi drodzy, mamy ostatnią postać.
Czekaj, bo coś się dziwnego stało. Coś się teraz dziwnego stało, że... Ale czekaj, bo to będzie chyba ta ostatnia postać, nie? Voice 5. To będzie ten, nie? Name William. I keep seeing this one at times during the day and the night. Czyli widzę ich czasami wieczorami, i, znaczy dniami i nocami. I to tylko jest moje. Nikt inny ich nie widzi. Oni nazywają ich takimi przyjaciółmi wyimaginowanymi. I don't know their name, but for now I call them William. Nazwę ich William. Ale co to jest za przycisk? What's the name of worst imaginary friend? Jak się nazywa przyjaciel od ten wyimaginowany przyjaciel od wóra? No on się nazywa William, prawda? William. Enter. Okej, dobra, mamy to. Czekaj, ja go muszę chyba tutaj wyłączyć. Tego też wyłączymy. O, dobra, i pojawił się jakiś taki właśnie wyimaginowany przyjaciel. Mamy, moi drodzy, drugą stronę teraz. Mam tę moc, zamrażam Shreka całą noc. Spoko. Od IDK. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Halloweenowy Shrek, bądź też Halloweenowa Elsa powiedzieli. Ta maska trochę za mała na niego, ale no, jest Halloween, nie? A być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Co tutaj jest napisane? Czy ja go mogę wyłączyć? Czekajcie, fun, stay, fun is with us. Czyli zabawa jest z nami, stay with us, zacznij z nami. Okej, okay. Tylko zobaczcie w ogóle, że tutaj mi teraz... Oni tutaj mają jakieś oczka. Mamy znaki zapytania. I try to warn you. Chciałem cię ostrzec, powiedziała Vanessa. Dwie kropki albo jakieś oczy tu. Co to jest? Ej, to będzie chyba Dobra, ja sobie to zapiszę, ponieważ wydaje mi się, że to będzie jakaś sekretna piosenka. Moi drodzy, dobra, mamy to zapisane. I tried to warn you. Chciałam cię ostrzec. Okej, dobra, to się za każdym razem pojawia. The world is dangerous. Co tam piszesz? The world outsiding? Coś tam... Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie mamy kod. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ich jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale widzę, moi drodzy, że mamy tutaj na tym kodzie, mamy jedno skreślone, jakąś skarpetę, więc musimy dać chyba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie mam pojęcia. Może uda nam się ten kodzik ogarnąć. Moi drodzy, lecimy z jabłkiem. Okej, okay, czyli to jest, powiedzmy, ta świnka w roli człowieka, jest przywiązany do drzewa, ma jabłko na głowie i strzelali do niego z łuku, żeby strącić to jabłko. Nie udało im się i dostał w oko. Moi drodzy, dajmy teraz tego gościa. Zobaczcie w ogóle, jak im się tutaj oczka podświetlają. Kto to jest? Te postaci się w ogóle nie ruszają, ale muszę wam powiedzieć, że są i tak przerażające. Mamy, moi drodzy, tutaj jakiś beehive, czyli mamy człowieka ul. Te ul spadło na niego na łeb. I daje też jakiegoś beatboxa. Wydaje mi się, że te postaci tutaj się nie będą ruszały, więc możemy po prostu lecieć z kolejnym. Nie mam żadnego pojęcia, kto to jest. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Stary, ta nuta też ma 120, jak nie 160 BPM. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ona ma ze 180 BPM-ów jak nic. Tu jest jakieś oczko chyba. Okej, ziomek. Ma wydłubane oczy. Tu jest... tu jest ta skarpeta skreślona. Ej, ta nuta jest dobra. Ta nuta naprawdę jest dobra. Ona jest co prawda straszna, ale ona jest mega. Mamy tutaj jakiegoś takiego typiarza. Nie mam żadnego pojęcia, kto to jest i szkoda, że oni się nie ruszają. Ej, ja się czuję teraz jak David Guetta, nie? Mega, nie? Dobra, lecimy teraz z tym. Jakiś kamień. Kto to jest? Ej, to jest turysta. To jest turysta. Dobra nuta. Moi drodzy, to jest turysta, jak sami widzicie. Bo ma tutaj aparat. Oko jej zwisa. Masakra. I rozwalony łeb, nie? Okej. I teraz dajemy tego. I tego. Patrzcie, co to jest. Dobra nuta. Dlaczego on ma głowę do góry nogami? Widocznie wisiał na sznurku, tak mi się przynajmniej też wydaje. Tutaj, moi drodzy, też mamy jakiegoś takiego brata chyba od Mr. Beasta, z tego co mi się wydaje.
Ale dobra nuta, nie? On chyba daje takie... Ten, co się trzęsie tutaj, jest mega, nie? Mam jakąś spiralę... A, tą spiralę już mieliśmy. Dobra, lecimy z następnym. I co ona za... odda za odgłos? Oh my god, tutaj, moi drodzy, mamy jakąś gitarę, no zobaczcie! Ona normalnie jedzie, nie? Ona mega jedzie. A ten ma... Ej, to jest... Zobaczcie w ogóle, że to jest górnik, który ma diamenty w oku i w ciele? Nie no, na serio? Tutaj mamy, moi drodzy, jakąś właśnie taką łapkę jeszcze. Ten typek bez ręki został. Okej. Dobra nuta. No nie mówcie, że nie. Dla mnie to jest, moi drodzy, 10 na 10, nie? Teraz ten. To jest to samo, tylko wydaje mi się, że to jest bas. I tutaj mamy gościa z latarką. Okej, chodzi po ciemku, jak sami widzicie. Więc tu jest chyba też jakaś historia, bo przecież z tego, co ja widzę, to to jest jedna i ta sama postać. Zobaczcie, on tutaj trzyma jakąś latarkę. On tutaj chyba też stoi. Dostał w oko zamiast w to jabłko. I tutaj, moi drodzy, mamy też tego, który się trzęsie. On tutaj też w ogóle nie ma rąk, nie? Dobra, tego wyłączymy. Mamy też tego. Jakiś kwiatuszek, który już jest zdechły. On jest po prostu zdechły. Nóżka sama podskakuje, tak wam muszę powiedzieć, nie? To jest niemożliwe. Dobra, tego wyłączymy. Mamy teraz taki jakiś dziwny, nie wiem w ogóle, co to jest i dlaczego oni się w ogóle nie ruszają, ale być może twórca tego moda nie miał na to czasu. Co to jest w ogóle? Jedno i drugie. Tu jest w ogóle chyba coś ukrytego. Chociaż nie, to będzie tak, to będzie tak. Dobra, damy tych dwóch teraz. To są dwie połówki! Czekaj, 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 patrz. Oni razem jadą. Ten daje na tą stronę, a ten daje na tą stronę. I oni razem jak grają, to to jest jedna postać, to jest mega, nie? I mamy też ten przycisk. Oni razem grają. Mamy, moi drodzy, ten przycisk i to jest właśnie ten typ. Okej. Okej, on tutaj mówi, że jest dangerous stay coś tam outside. Tylko, moi drodzy, jak ja mam wpisać ten kodzik, skoro tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć ich jest, nie? Mamy, czekajcie, mamy tak, zrobimy tak, jak ona chce. Mamy tego Beowulf. Mamy tego. Później mamy Beehive. Później mamy tego. Później mamy tego. Później mamy tego. Później mamy tego. I później mamy po prostu tego. Ja nie mam gdzie tych dać. Nie mam w ogóle gdzie ich wsadzić, zobaczcie. Czy tu będzie jakiś sekret? Wydaje mi się, że może być. Mamy sekret! Oh my god! Oh my god! Czekajcie, bo ja muszę to jakoś screena z tego zrobić. Dobra, czekajcie, ja sobie to wyciszę, moi drodzy, wchodzimy na YouTube'a. Ja to wklepuję i ciekawe, co nam się teraz pokaże. Niepubliczny. The world outside is a mess. A, już wiem, co to oznacza. Świat... The world outside is a mess. Czyli świat na zewnątrz jest taki mess, to taki śmietnik. There was a reason why you were kept... Oh my god, tu jest większy lore. Był powód, dla którego tam cię trzymano. Because the world is just a mess now. Ponieważ świat jest teraz jednym wielkim bałaganem. Powinieneś był zostać na miejscu. Nie powinieneś był tego zdejmować. Teraz ty też musisz się znaleźć w tym samym bałaganie. Byłem twoją świadomością. Lub tym, co było z niej obecne, kiedy tam utknąłeś. Pilnowałem cię. Upewniałem się, że dobrze się bawisz jako wór. Miło było widzieć cię tak szczęśliwą. Ale nie ma tu szans na szczęście. Ci przyjaciele, którzy tam byli, większość nie żyje. Gdybyś tam pozostał, mógłbyś być z nimi ponownie, ale nie. Stracony. Zaginiony. Okej, muszę wam powiedzieć, że to jest mega. Mamy 20 sekund jakiegoś dziwnego filmiku. You don't deserve it. But even then it's too late to go back now. You know the truth. Okay. It can't be erased again. Let it sink in for you.
world outside is a mess. Okej. Świat na zewnątrz jest bałaganem, miałeś tam nie, się nie pojawiać i tak dalej, i tak dalej. I tu by było na tyle, okej? Okay? Dawaj W Dolce Junior, ty obez roku. W Dolce? A V Dolce! Od Olek, pisz teraz koniecznie w komentarzu. Co ty chcesz, aby Halloweenowy Shrek bądź też Halloweenowa Elza powiedzieli, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. No dobrze, moi drodzy, mamy pierwszą wiadomość. Wydaje mi się, że ja może... Okej, try it with you, Vanessa. Moi drodzy, zacznijmy może od samego końca. Mamy tego. Później ta skarpeta jakaś taka dziwna. Później ten. I później ten. Czy teraz coś się pojawiło? Nie, nie zadziałało, widzicie? Więc my musimy to dać od samego początku. Mimo, że tam mieliśmy 9 tych takich postaci, to i tak ta gierka dała nam sekret. To było po prostu mega, nie? Ale ta nuda siada, nie? Ona jest mega. Ona naprawdę jest mega. Ona naprawdę jest mega. To musi być ten. I będzie pa. Mega siada, naprawdę mega. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek ze Sprunki podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostałeś za duży. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć.